dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym codzienniku biblijnym. Dziś mamy piątek, 25 dzień marca. W Biblii na co dzień, takie są słowa. Najpierw z Psalmu 91, wiersz 15. Pan mówi: Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Z listu do Rzymian, z 10 rozdziału, wiersz 12. Jeden jest pan wszystkich, bogaty dla wszystkich. Którzy go wzywają. Dzisiejsze fragmenty Słowa Bożego są niezwykłą zachętą, zachętą do gorliwej, pełnej wiary, pełnej zaufania, modlitwy, tak abyśmy nie bali się stawać przed Bożym obliczem i prosić Go o to, co przeżywamy, o wsparcie w chwilach trudnych, w chwilach, kiedy czujemy się bezradni. W chwilach, kiedy nie wiemy, co powinniśmy robić. Nie da się ukryć, że tego typu uczucia towarzyszą nam w ostatnim czasie bardzo często. Od blisko miesiąca za naszą wschodnią granicą jest wojna, czas pełen niepokoju, strachu i cierpienia. Sami przeżywamy to bardzo mocno, chcąc znieść nadzieję, chcąc znieść pomoc i ratunek wielu osobom. Ale i my potrzebujemy w tym wszystkim sił. Potrzebujemy wsparcia. To ważne jest, żebyśmy z każdą naszą słabością byli w stanie pójść do Boga. Do Boga, który ma czas, który ma siłę, który ma nadzieję i który w naszych słabościach chce nam pomagać. Jedne i drugie słowa słowa z Psalmu, słowa Apostoła Pawła są zachętą, żeby nie bać się żeby stanąć przed Bożym obliczem mieć pełne zaufanie że on wysłuchuje że on ma czas że on jest dobry jak mówi apostoł paweł jest jeden pan wszystkich bogaty dla wszystkich którzy go wzywają jego łaska jego miłość, jego siły są niezwykłym darem, niezwykłym bogactwem dla każdego człowieka i możemy z nich czerpać. Możemy też się nimi dzielić i chciejmy się nimi dzielić z każdym, kogo napotykamy na naszej drodze. A wtedy, kiedy czujemy, że zaczyna brakować nam sił, że słabniemy, w nadziei, że słabniemy w miłości do Boga lub słabniemy w miłości do drugiego człowieka. Albo wtedy, kiedy czujemy się w jakiś sposób zagrożeni. Może warto szerzej zerknąć do tego psalmu, psalmu 91. Zachęcam Was, żebyście, kiedy skończycie oglądać codziennik, przeczytali go cały. Ja przeczytam tylko kilka wybranych wierszy. Z Psalmu 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, przebywa w cieniu Wszechmocnego. Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja Boże mój, któremu ufam. I dzisiejszy fragment Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go, i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Te słowa są niezwykłą Bożą obietnicą dla człowieka, który mu ufa i który szuka schronienia w Jego ramionach. Dlatego każdego dnia spoglądaj w stronę Boga. Z nadzieją, tak jak psalmista, wołaj wytrwale, wiedząc, że Bóg jest wszechmocny, że przychodzi z pomocą, przychodzi z wielką ręką, aby. Obdarzyć Cię swoją ochroną, i by cię prowadzić. Wszystkiego dobrego, i do kolejnego spotkania. Zostańcie z Bogiem.